Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i na wstępie tego materiału zapraszam Was, moi drodzy widzowie, do polubienia, zasubskrybowania mojego nowego kanału Chess Memories. Wszelkie informacje będą w komentarzu i w opisie. Zapraszam też do opinii, będzie mi to ułatwiało rozwój tego przedsięwzięcia, tego projektu. Moi drodzy, wielkie wydarzenia się działy 21 listopada wieczorem, gdyż ostatnia runda Mistrzostw Europy, Polska zajmuje trzecie miejsce, niesamowite emocje, dużo, dużo wrażeń, jak oglądałem na żywo transmisję. No, emocje były tutaj wielkie, ale głównym też wydarzeniem całych mistrzostw jest 8 punktów na 9 możliwych Alirezy Firuz G. Chyba teraz dobrze powiedziałem to nazwisko. 18-letni zawodnik pobił rekord Magnusa Carlsena, przekraczając ranking 2800, dokładnie 2800. 3 z małym haczykiem. Pobił ten rekord w wieku lat 18. Magnus Carlsen wykonał to zadanie w wieku lat 19. No, miesięcy tam nie liczę, to już jest chyba mało istotne. W każdym razie zrobił to wcześniej, czego serdecznie gratulujemy. No i tutaj jest ta partia ostatnia właśnie z Mistrzostw Europy. Alirezy przeciwnikiem jest Mamedyarov. No, niezwykle agresywny, silny arcymistrz, który w swojej karierze również przekroczył 2800. No dobrze, tyle słowem wstępu. Zapraszam do analizy. Przejdźmy do działania. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec C4. Widzimy tutaj młody zawodnik zagrywa partię włoską. Na najwyższym poziomie to się pojawia równie często. Posunięcie roszada. Zresztą Alireza gra różne rzeczy, także jest bardzo wszechstronny, pracowity. 12 godzin dziennie podobno pracuje nad szachami. Przejdźmy dalej. Skoczek zagrywa na F6 z atakiem. Wiadomo, tutaj posunięcie D3, H6, aby ograniczyć gońca. Prosta sprawa. Posunięcie C3. No właśnie, tym ruchem się charakteryzuje partia włoska. Dzięki temu tutaj ten goniec ma fajną zawsze ucieczkę. Można spróbować czasami zagrać B4, żeby się rozpychać na tym skrzydle. Muszę przyznać, że tutaj Alireza gra tak w szachy bardzo, bardzo dojrzale. Oczywiście on jest super ekstra zawodowcem. To jest arcymistrz, moi drodzy. Pokazuje to przy każdej grze, ale w tak młodym wieku grać niezwykle spokojnie i znaczy spokojnie w takim sensie tak dojrzale. On się tutaj jakoś szaleńczo nie rzuca na przeciwnika. Zresztą dobra strategia na zawodników grających ultra agresywnie właśnie to jest chyba spokojna gra i z tego tytułu prawdopodobnie wybór takiego debiutu. Wieża zagrywa w tym momencie na E1, roszada ze strony czarnych, posunięcie H3 równie przydatne. Te posunięcia są oczywiście widzimy dosyć lustrzane, podobne, ale to są taki urok partii włoskiej. Posunięcie A5, aby nie było prawdopodobnie ruchu B4. Skoczek zagrywa na D2, z B na D2, goniec E6. No i tutaj białe po prostu wymieniły te gońce, pionek wybił. No i teraz niech nas to nie zmyli, bo te pionki zdwojone w centrum, one nie są słabe. One są dosyć silne w tym momencie. Ta pozycja jest równa, tu się nic wielkiego tak naprawdę teraz nie dzieje. Skoczek zagrywa na B3. Próbujemy zdjąć gońca jak najbardziej. Goniec spokojnie ucieka do swojego obozu i goniec zagrywa na E3. Właśnie gdy widzimy figurę taką, powiedzmy, aktywną przeciwnika, to staramy się ją wymienić. Oczywiście, jeśli ją dostrzegamy w tym wypadku, no właśnie analiza partii nam może też troszkę pomóc. Tutaj goniec jest aktywną figurą, więc białe postanowiły tę figurę wymienić. Tak też się dzieje i po tej wymianie tutaj na E3 białe wybiły wieżę. Nie zrobiły tego pionkiem, tak jak przeciwnik, tylko wybiły wieżą. No i teraz nastąpił ruch A4, skoczek z B na D2 i posunięcie D5. No i jesteśmy w takim pierwszym kluczowym momencie. Zauważcie, że Mamedyarov w wielu swoich partiach stara się grać agresywnie i to jest taki punkt zapalny, że stara się troszeczkę zaostrzyć pozycję. Może tego jeszcze nie widać w tym momencie, ale jak inaczej ma grać taki zawodnik o takim stylu? No tylko w centrum w tym momencie uderzyć. O co tutaj chodzi? Wieża teraz zagrywa spokojnie na E2. Wielki tutaj spokój białych, no, gra o wysoką stawkę, o historyczne chwile dla tego młodego zawodnika. No i teraz czas. No chyba trochę przesadzają, bo tutaj można by było zagrać ruch D4. Zawodnik tej klasy czarnymi no nie powinien tak łatwo tutaj przegrywać. Znaczy, on nie przegrywa łatwo, tylko ruch B5 jest takim ruchem właśnie widać nieco agresywnym. Wysuwa się tymi pionkami bardzo wysoko, no i niekoniecznie to musi się dobrze kończyć. Uwaga! W tej sytuacji białe wybiły po prostu pionka.
No i widzimy, że tutaj skoczek z tym z wieżą atakują piona. I teraz pytanie, co zrobić? No bo jak zbijemy czarnymi pionkę na D5, to skoczek zbija na E5, skoczek na przykład zbija, wieża zbija. Czysty pionek więcej u białych, pozycja na tym poziomie już, tutaj śmiem twierdzić, jest wygrana dla białych. Oczywiście to jest jeszcze bardzo, bardzo trudne, ale na tym etapie z taką precyzją na tym poziomie byłoby to, myślę, że względnie proste. W tej sytuacji jednak zbił skoczek na D5. To jest zdecydowanie lepsze zagranie przez czarne, mimo że czarne zostawiają sobie tutaj pionki zdublowane w centrum. Dlaczego tak się dzieje? Zadajmy sobie to pytanie, spróbujmy sobie na to odpowiedzieć. Otóż odpowiedź jest w miarę prosta. Aktywność skoczka bardzo to rekompensuje, gdyż grozi zagranie skoczek F4 z groźbami tutaj podparcia D3, znaczy ataku na D3 i ataku na E2, no i trzeba sobie jakoś z tym radzić. O co tutaj chodzi? Pytanie jest takie, czy można zbić skoczkiem na E5 pionka? Otóż można, tylko to się wiąże z totalnie równą pozycją. I po wybiciu na przykład na E5 wieża wybija, jest taki mały niuans. Widzimy teraz, że białe mają pionka więcej i jest świetnie, ale jest taki mały niuans, który decyduje o tym, że czarne tutaj, no powiedzmy, łapią wiatr w żagle troszeczkę. Jest to ruch A3. Bardzo nieprzyjemny ruch dla białych, gdyż to strasznie osłabia tutaj strukturę pionów i po wybiciu ten skoczek zbija na C3, wraca potem na D5 i próbuje tam szaleć na F4. Taki pionek na E6 już w tym momencie nie ma znaczenia, gdy figury czarnych zaczynają tutaj troszeczkę, według mnie, szaleć razem ze skoczkiem. Trzeba bardzo, bardzo uważać. W każdym razie, w tej sytuacji tutaj no, muszę przyznać, że Alireza no, naprawdę wykazuje się bardzo, w tej sytuacji dokładnie, bardzo dojrzałą decyzją i zagrywa właśnie ruch A3. Dzięki takim analizom, nawet w takich suchych pozycjach, naprawdę uczymy się, uważam, że uczymy się dobrze strategii, tylko i wyłącznie. Znaczy nie tylko strategii, ale przede wszystkim. Dobrze, w tej sytuacji skoczek zagrał na F4 i wieża E3. No i można by powiedzieć, że to białe podstawiły pionka na D3. Czy tego pionka można zbić? Już pokazuję. Okazuje się, że bicie jest bardzo słabe dla czarnych, bo mamy hetman E2. Po hetmanie na E2, jak skoczek wraca na F4, to bijemy na B5 pionka i z atakiem na skoczka, z atakiem na E5 i tak dalej. To jest proste. Jeżeli skoczek zbija na B2, to też zbijamy na B5. I ze skoczkiem trzeba byłoby się tutaj pożegnać jednym z. Więc w tej sytuacji hetman zagrał na E8. No i to jest posunięcie, które daje tutaj, no, bardzo ciekawą opcję dla białych. Ja już po tym posunięciu, jak patrzyłem to na żywo, to stwierdziłem, ten chłopak to zrobi, ten chłopak wygra tę partię. Moi drodzy, G3, bardzo ładny ruch, troszkę trudny, tak jak się patrzy to na szybko, dlatego że tutaj białe oddają pionka. Ale jakie to jest sprytne. Zobaczcie, bo tak naprawdę nie ma nic lepszego w tym momencie dla czarnych. No można by było zagrać skoczkiem na D5, ale gdzie agresywny zawodnik będzie grał? Przecież wracał skoczkiem na D5. To jest też troszeczkę psychologiczne zagranie, trzeba przyznać. Zbił, tutaj mamy Diarow na H3, król G2, skoczek G5. Jeżeli zagrałby hetman na H5 z obroną skoczka, no to jest hetman H1 i jest po zabawie. Straty materialne są nieuniknione, tego skoczka zdejmujemy za moment. Skoczek F4 nic nie działa, bo i tak bijemy. Więc w tej sytuacji skoczek zagrał na G5, na co białe odpowiedziało oczywiście wybiciem. I zobaczcie teraz, co tutaj się dzieje. Te pionki są kompletnie słabe. Słabe będą, będą jeszcze słabsze, kiedy to białe wykorzystają. To jest przede wszystkim ważne. No i białe teraz grają hetman G4. Tutaj mi się podoba kilka właśnie prostych posunięć ze strony Alirezy, które są bardzo przyjemne, proste, no ale na tym poziomie liczy się przede wszystkim precyzja. Ja powiem tak, jak ja bym grał tą partię z arcymistrzem takim, powiedzmy, no 2500, no 2600 to już dla mnie jest guru, ale 2500, no to myślę, że tu bym się czuł bardzo dobrze i pewnie i grałbym spokojnie na wygraną. Tutaj wieża zagrywa na F5, skoczek na F3, zobaczcie, podważamy pionki, białe mają teraz pionka mniej, ale lepszą strukturę.
tutaj kręgosłup szachowy tak naprawdę jest istotny w tym momencie. Hetman f7, hetman e4 z blokadą piękną, wieża f8, wieża f8. No właśnie, moi drodzy, wieża f8, o co tutaj chodzi? Czy można zbić skoczka na c6? Od razu powiem, że nie, z tego względu, że tutaj jest ruch g4, jak skoczek odejdzie, tutaj wieża robi straszne rzeczy dla króla, więc nawet tego nie rozpatruję. Za chwilę to zobaczymy w innym troszeczkę ułożeniu. Wieża zagrywa na h1, posunięcie g6, tutaj zawsze były opcje na h7, jakieś maty, trzeba na to uważać. I teraz hetman zbił na c6. No właśnie, o co chodzi? G4 zostało zagrane przez czarne, no i w tym momencie, no właśnie, co zagrać? Jak odejdziemy skoczkiem, to musimy się pogodzić z porażką. Sprawdźmy. Skoczek h4, wieża f2, to jest chyba względnie proste, król g1 jedyne i wieża b2. Ta pozycja jest kompletnie wygrana dla czarnych, z tego względu, że wjeżdżamy za chwilę hetmanem z matem. Jedyną opcją obronną to jest skoczek na f3, ale tutaj spokojnie, myślę, że po skoczku f3 wybijamy pionkiem i cały czas są piekielne groźby. W każdym razie, po g4 białe oczywiście miały to przygotowane i to jest kwestia dobrego przeliczenia końcówki. Król g1, ta wieża już jest aktywna, to jest dosyć istotne, bardzo ładny zresztą ruch, wieża zbiła na f3, wieża zbiła na f3, hetman zbił na f3. Dużo uproszczeń. Tutaj też trzeba przyznać, że czarne nieco ryzykują, tak minimalnie ryzykują, ale to jest jednak wszystko pod kontrolą, bo to nie jest przegrana pozycja czarnych, chociaż wydaje się inaczej, bo hetman zbija z szachem pionka. Hetman zagrał na f7, no i nie ma za dużego wyboru, jak wymienić hetmany, bo jak zbijemy na przykład pionka, to dostajemy pięknego mata na f2. No więc hetmany się wymieniły, wieża zbiła. I teraz tutaj jest do wyboru, znaczy tutaj są do wyboru w zasadzie dwie takie drogi w tej końcówce. Jedna z tych dróg to jest król f1, król e2. Przyznam się osobiście, że ja bym wybrał tę drogę. Tutaj tym królem bym próbował aktywnie grać i troszeczkę czekał, co tutaj zrobić, ale może się Alirezie nie spodobało, że ta wieża nie będzie miała innej wolnej linii niż linia H, żeby grać aktywnie. No i właśnie ta wieża zagrywa od razu na H4. Czyli panowie tutaj przechodzą do dosyć forsownego wariantu. Ten pionek no, leci. Jedyny słuszny ruch to wieża F3 lub wieża D7, bo jak każde inne posunięcie przegrywa bardzo łatwo, bo król w następnym ruchu gra na F1 i zdąży zagrać na E2, obronić pionka, a ten pionek i tak spadnie. Wieża D7, wieża G4, wieża na D3, zbicie na G6 z szachem, król F7, to są jedyne posunięcia forsowne i wieża C6 z atakiem na kolejnego pionka. W tej sytuacji białe mają pionka więcej, ale nadal się tutaj bardzo upraszcza sytuacja. Wieża zagrywa na D2. I jak grać dalej? Oczywiście bicie z szachem jest mega atrakcyjne, ale to jest w zasadzie to samo, co nastąpi w partii, to jest tylko zmiana kolejności posunięć i posunięcie C4, rozbijające dalej strukturę. Jak pionek zbija na C4, to oczywiście zbijamy tu z szachem, potem zbijamy tutaj i to białe miałyby opcję na wygrywanie tej pozycji z dwoma pionami więcej. Więc tutaj czarne czujnie zbiły pionka na B2. Nie ma tutaj innych opcji, jak moi drodzy, zbić na C7 z szachem w tym momencie król E6. To jest względnie proste, to są względnie proste ruchy w tej sytuacji akurat. I wieża C6, no taki wtrącony szach, tutaj nic nie daje, odejście królem na D7, bo tutaj zbijamy pionka na B5. Ok, no i w tej sytuacji tutaj król na F5, wymiana na B5. No i można tutaj czarnymi wpaść w pewnego rodzaju pułapkę, bo jak się pospieszymy z biciem na B5, to dostaniemy wieża A6 i okazuje się, że to białe zdobywają pionka kolejnego. I myślę, że pozycja byłaby już bardzo łatwa, żeby to wygrać. No ale zawodnicy tego poziomu oczywiście sobie nie pozwolą na tego typu błędy. Oczywiście zdarzają się, ale nie w tej sytuacji. Tutaj wieża B3, B6, zbicie pionka, nie było jak bronić. B7, jeden ruch do hetmana, ale jest wieża B3 i w tym momencie wieża A6. Panowie teraz uprzejmie się tutaj wymienili. Finalna końcówka wygląda właśnie w ten sposób i to jest pozycja remisowa, moi drodzy, ale uważam, że z praktycznego punktu widzenia no nie można się godzić jeszcze na remis, trzeba próbować grać białymi na wygraną, z tego względu, że tu jest wolny pionek. Jakby król stał na G5 i pionek na F5,
to jeszcze prostsza jest tutaj obrona na pewno czarnymi, ale ona i tak jest łatwa. Bardzo ładne posunięcie E4. Ten ruch jest dobry, on jest w porządku, tu się wszystko trzyma. Wieża dała szacha, król zagrał na F6. Król musi być względnie blisko pionka, żeby w razie czego go obronić w pewnym momencie. No i teraz król zagrywa na F1. Wygląda to ładnie, bo król ma plan król E2, E3 i zbicie pionka. Wygląda świetnie, lecz jest posunięcie wieża B3 i tutaj jest taka, powiedzmy, ściana nie do przejścia w tym momencie. No właśnie, jak grać? Alireza myślał tutaj oczywiście, no próbuje, bo to w drużynówkach przede wszystkim próbujemy grać do samego końca, nawet jeżeli jest jakaś remisowa pozycja, to zawodnicy nie grają tylko dla siebie, przede wszystkim grają dla drużyny. To był bardzo ważny mecz dla Francji. Tutaj król zagrał na E2, wieża C3, czyli cały czas trzymamy tutaj trzecią linię, żeby się nic złego nie wydarzyło. Wieża zagrywa na A8. No jakieś tam próby oczywiście ataku na króla. Trzeba próbować. Wieża B3 z powrotem, wieża F8 szach. No i tak naprawdę w tej sytuacji tutaj jedyny ruch, który, no jeden z dwóch, powiedzmy, który remisuje i tak też w partii się dzieje, to jest król na E5, bo jakbyśmy zagrali królem w drugą stronę, to niestety jest ruch wieża F4 i ten pionek tutaj spadnie na pewno, więc pozycja białych byłaby dosyć prosta do zwycięstwa. Król zagrał na E5 w tej sytuacji. Nie widać, jak się przebijać, moi drodzy. Tutaj tak naprawdę, jakbyśmy tym pionem zaczęli iść do przodu, to byśmy tutaj czarnymi go łatwo dosyć złapali, więc trzeba by było pomocy króla. Alireza zagrywa król na F1. Jesteśmy w bardzo ważnym momencie tej partii, w tej końcówce, dlatego że tutaj Mamedjarow się zamyślił i słusznie, bo pozycja jest dosyć trudna w obronie, w praktycznej obronie, mimo wszystko. Plan białych jest prosty. Chcemy grać królem na G2 i iść pionkiem, kiedy wieża odcina dostęp do tego pionka. Właśnie. I jak sobie z tym radzić? Powiem od razu w ten sposób. Król D4 zostało zagrane w partii i niestety był to gruby błąd. Zaraz wytłumaczymy sobie dlaczego. Jak należałoby się bronić? A uważam, że obrona jest, no, dosyć trudna, aczkolwiek od zawodników na tym poziomie wymagamy bardzo dużo i myślę, że dla zawodnika 2750 plus, powiedzmy, nie powinno być to trudne. Wieża F3, moi drodzy, no takie posunięcie właśnie, no właśnie, takie posunięcie trzeba by było zagrać. Tu jakbyśmy dawali szacha, to cały czas ten król może tutaj sobie tańczyć w kółko wokół tego pionka. Z kolei, jak wybijemy wieżę na F3 i pionek zbije, jest to pionkówka remisowa. Dlaczego? No sprawdźmy. Jeśli król pójdzie na G1 i będzie miał ochotę pójść tędy, to gramy królem na F5. No i jeżeli król H2, to król G4, blokujemy pole na H3. Zawsze ten schemat powstanie, bo na przykład jak zagramy królem na H1 i to gramy wtedy nie królem na G4, tylko królem na G5. I w tej sytuacji król H2 i znowu król G4. Bronimy się pięknie. W tej sytuacji oczywiście, jeżeli król pójdzie na E1, no to król na przykład może zagrać, powiedzmy, na E4. E4 ruch remisuje, bo jak król D2, to gramy na opozycję, czyli króle stoją tutaj naprzeciwko siebie w tym momencie. No i powiedzmy król C2, król C4, cały czas podążamy za królem. Jeżeli w pewnym momencie zagramy za daleko, to ten król przejdzie tędy i zdąży wziąć pionka i prawdopodobnie zremisować, jak ten będzie uciekał. To jest dosyć proste liczenie wariantu. Powiedzmy król idzie na B2 i liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. W szóstym ruchu oczywiście tutaj dochodzimy i remisujemy. No, król B2, król D3, silnik się zgadza z remisem. Moi drodzy, tutaj jak pójdziemy na przykład teraz ruchem na G4, to król oczywiście do tego pionka zdąży, gdyż jesteśmy w kwadracie i tutaj ten pionek nam nie ucieknie. Powiedzmy król D2, król E4, G5, król F5, król E3, zbicie, król bije i jesteśmy na opozycji. To jest bardzo ważny element w tym momencie i ważne tempo. W partii jednak król zagrał na D4 i po tym posunięciu
Król G2 realizuje swoją wizję. Wieża zagrała na B7, król H3. Tutaj szachy by tak naprawdę nic wielkiego nie dały czarnym, z tego względu, że król idzie na G4, a potem ucieka na F5 i doprowadza tego pionka jeszcze szybciej. Król zagrał na E5, róg G4, król D5. W tej sytuacji partia się skończyła, Mamed Jarow złożył broń. Moi drodzy, słusznie, bo naprawdę nie ma co grać. W tej sytuacji plan jest prosty, G5 i król maszeruje tutaj razem z pionkiem, asekurując go do pola przemiany. Tyle w temacie. Alireza Firuzdzia przekracza ranking 2800, bijąc rekord Magnusa Carlsena. Wielkie gratulacje, jest numer 2 na świecie aktualnie. Fantastyczne zawody, 8 na 9 na drużynowych mistrzostwach Europy na pierwszej szachownicy. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć.